No hej, cześć. Cześć, cześć. Kolejny odcinek alfabeciku. Czas na literkę U. U jak? Jak UPS. Nie mylić z kurierem. Nie mylić z kurierem, tak. Nie chodzi nam o kuriera, bo akurat co to jest kurier, to chyba większość z Was wie. Natomiast UPS, no, do komputera. To jest Uninterrupted Power Supply, czyli bezprzerwowy system zasilania. Czyli po prostu zapasowa bateria podtrzymująca zasilanie komputera, serwera, w zasadzie czegokolwiek. Tak w skrócie, no bateria plus przetwornica. No, o przetwornicach nagraliśmy filmik, więc można sobie tam pooglądać. Zobaczcie. I oczywiście system przełączania, który po prostu ma to przełączyć z zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne w taki sposób, żeby sprzęt zasilany nie zauważył tego przełączania. I tak naprawdę UPS-y dzielą się na dwa rodzaje. Na właśnie takie UPS-y przełączające i UPS-y tak zwane true online. No UPS przełączający, no to jak się sami domyślacie, polega na tym, że po prostu jest sobie bateria, która jest naładowana. Ona się oczywiście doładowuje tam cały czas. Zależnie od potrzeb, tak. Jest sobie normalne zasilanie sieciowe. W momencie, kiedy zasilanie sieciowe zanika, no to jest po prostu przełączane na przetwornicę i ma to się zrobić po prostu tak szybko, żeby po prostu się tam nic nie poresetowało. I przy tych UPS-ach po prostu bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na czas przełączenia. Im on jest krótszy, tym lepiej, bo to większa szansa, że wasz komputer czy serwer się nie zresetują w momencie zaniku napięcia. Tak jest, bo jeżeli ten czas jest zbyt duży, bo są na przykład takie systemy do podtrzymywania pracy jakichś pomp, jakichś takich innych rzeczy. One są wyraźnie tańsze od takich dedykowanych UPS-ów do komputerów, ale właśnie dlatego, że one mają te dłuższe czasy przełączenia. No i jeżeli takie coś podłączymy pod komputer, to albo nam się zresetuje, albo nam się nie zresetuje, bo to też różnie bywa, ale no im krócej, tym lepiej. Mniejsze, tak? Ryzyko, że to się stanie. Natomiast drugi rodzaj UPS-ów, one są już wyraźnie droższe, to są UPS-y True Online, gdzie w ogóle nie ma przełączania, tylko to wygląda na takiej zasadzie, że jest po prostu ładowarka akumulator i przetwornica. I on po prostu cały czas jakby przechodzi przez akumulator, który... Znaczy on po prostu cały czas pracuje z akumulatora, który jakby non-stop jest doładowywany. I tu w ogóle nie ma czegoś takiego jak przełączanie po prostu w momencie, kiedy będzie brany z akumulatora, akumulator po prostu nie będzie doładowywany. Nie będzie doładowywany. Tak? Czyli to można porównać troszeczkę do używania smartfonu podłączonego do ładowarki. Tak, jak wyciągniemy ładowarkę, to smartfon tego po prostu w żaden sposób nie zauważy. I to są właśnie... To są UPS-y True Online, one są już wyraźnie droższe. Podejrzewam, że też mają niższą nieco żywotność baterii właśnie. No na pewno, dlatego, że to tam sobie cały czas bateria jakby... Oczywiście no, one cały czas się tam grzeją bardziej i tak dalej, no bo one cały czas po prostu pracuje, tak? Ten przełączający to on w zasadzie przez większość czasu nic nie robi. Jak bateria jest naładowana, to co ma robić? Czeka w gotowości na przełączenie. Tak, na zanik napięcia. I to jest takie podstawowe rozróżnienie dwóch rodzajów UPS-ów. Oczywiście popularniejsze są te przełączające, no bo wiadomo, no tak? Jak tańsze, to popularniejsze. Tak, i teraz o czym należy pamiętać w wypadku UPS-a? Należy pamiętać, że tam w środku jest akumulator. A jeżeli tam jest akumulator, to on po kilku latach przestaje trzymać po prostu. I to często jest tak, że nie mam UPS-a, to w ogóle spokojnie i tak dalej. Wyłączyli prąd. Słuchajcie, no tak naprawdę, jeżeli macie UPS-a, to tak dobrze by było... Co jakiś czas do niego zajrzeć. Znaczy nawet nie zajrzeć, no po prostu wyjąć go z gniazdka i zobaczyć, czy on działa, tak? No. Bo w momencie, kiedy go wyjmiecie z gniazdka, tam powinien po prostu wydać taki dosyć przeraźliwy pisk, komputer powinien tego nie zauważyć, no i powinniście tak go... No i powinien jakiś czas działać ten komputer, chociaż do czasu aż... Tak, większość UPS-ów ma mniej lub bardziej dokładny wskaźnik naładowania baterii, więc można go tak minutę potrzymać i zobaczyć, czy tam ten wskaźnik o ile on spadł. Pokazuje prawdę. Tak. Jeżeli minuty ten UPS nie wytrzymuje, no to znaczy, że akumulatory ma do wymiany. A w skrajnych przypadkach zobaczycie, bo wam akumulatory napuchną, bo takie też już widziałem. Nie, no oczywiście, że napuchną, tylko że no UPS to nie telefon, tam nie ma aż takiej gęstości upakowania. Więc tak, żeby to było widać po obudowie, to już jest naprawdę źle. Ale może być, no, zajrzycie pod obudowę, tak? Bo tam są ogniwa, ale to jakby już zagłębiamy się w szczegóły. Tak, także z UPS-em należy pamiętać, że on nie jest wieczny, tak jak wszystko. Czasem go trzeba sprawdzić. Czasem go trzeba sprawdzić i co te
3-5 lat będzie do wymiany bateria. Co ile, no to zależy jakie baterie. Tak. No i warto pamiętać, że są dwa rodzaje UPS-ów, no i liczy się tak naprawdę czas zadziałania w przypadku pierwszego z rodzajów, czyli jak szybko się przełącza. Jak szybko się przełącza. No oczywiście moc jest istotna. No pojemność akumulatorów. To są rzeczy chyba na tyle oczywiste, że tego nie trzeba mówić, ale no też to się oczywiście między UPS-ami różni. Tak. No i to chyba na tyle i widzimy się przy literce V. Cześć. Cześć.